Tereny wokół olsztyńskiej siedziby Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na dwa dni zamieniły się w pachnący ogród. To za sprawą 12 wiosennych targów ogrodniczych Pamiętajcie o ogrodach, które powróciły po dwuletniej przerwie wywołanej pandemią koronawirusa. Wydarzenie dedykowane jest rolnikom, ale także mieszkańcom regionu, którzy posiadają przydomowe ogródki lub działki rekreacyjne. Oni wszyscy mogli liczyć na fachowe porady specjalistów. W jaki sposób przygotować gleby, w jaki sposób nawozić, podlewać, więc no, jest to kompleksowa usługa. My tutaj doradzamy, a później kupujący może już po zaciągnięciu wiedzy fachowej naszych doradców zakupić to, co uważa za stosowne. W targach wzięło udział ponad 160 wystawców. Odwiedzający mogli bezpośrednio u producentów zaopatrzyć się we wszystko, co jest niezbędne do tworzenia i pielęgnacji ogrodu. Sadzimy do tej głębokości. Dzisiaj u nas można kupić materiał owocowy w pełnym asortymencie, zarówno krzewy owocowe, jak i drzewka owocowe. Wydarzenie było również okazją do zapoznania się z ofertą lokalnych rękodzielników i producentów, na przykład zdrowej żywności. Robimy wędliny, ryby, tradycyjnie, nie jest jak masówka, że z kilograma mięsa nie powstaje u nas 4 kilo kiełbasy, właśnie tutaj na terenach mazurskich, okolice Olsztynka. O pełne brzuchy odwiedzających zadbały natomiast koła gospodyń wiejskich. Żurek, bigos, placki ziemniaczane, 4 rodzaje pierogów z mięsem, z kaszą gryczaną i twarogiem, z kapustą i z leśnymi grzybami i ukraińskie. Podczas targów nie zabrakło występów na scenie, natomiast elementem, który szczególnie przypadł do gustu najmłodszym, był pokaz zwierząt. Dwudniowe wiosenne targi ogrodnicze Pamiętajcie o ogrodach przyciągnęły około 30 tysięcy odwiedzających. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv